Dzień dobry, z tej strony Bartek z kanału Polska Przyroda i Paweł z kanału 3DH Team. W dzisiejszym odcinku nagramy film, w którym opowiemy coś o Jackim, bo jeszcze nic o nim nie było. Jest to film z okazji rocznicy założenia mojego kanału Polska Przyroda na YouTubie, który został założony 3 marca 2021 roku. Jackie był moim psem. Nie był on rasowym psem, tylko mieszańcem ogara polskiego z prawdopodobnie owczarkiem niemieckim albo wilczurem. Dokładnie nie wiem. Nie wiem, kiedy urodził się bohater dzisiejszego odcinka, ponieważ nie był on u nas od początku. Na początku był u kogoś innego, jednak poprzedni właściciel sprzedał Jackiego mojemu dziadkowi. Jackie w 2019 roku miał 14 lat, a psy przeważnie przeżywają około 12 lat. Co ciekawe, Jackie od początku mojego życia ugryzł mnie tylko raz. Jackie zdechł w sierpniu. Kilka dni po tym, gdy go już nie było, odkryliśmy, że u nas na sianie są koty, które przygarnęliśmy. Często się z nim bawiliśmy. Zobaczmy kilka filmów o zabawach z naszym pupilem. Już wiosną jak się ładna, ale dzisiaj wiosną się już nie zajmują. A zajmujemy się dzisiaj o tym pieskiem. Jest on tak miły. I chyba myśli, że to jest jedzenie. Nie, psiunciu. Psiunek, to jest tylko aparat. No, możesz przejść do aparatu albo hał. Jak widać, to jest nasz rzeki, który bardzo lubi jeść. I jak widać, potrafi podać łapę. Zdjęli się, bardzo się cieszy nasz psiunek. Nazywa się Rzeki. Bardzo lubi skakać, jak widzieli się, umie podawać łapy. Prawda? No, Rzeki. Ewa ogonem. Nazywam go Żalkiem Milu, bo on jest taki miły. Szkoda, że nie wiecie. Co robi na rzeku? Rzeku, nie, to nie jedzonko. No, będę się z Państwem żegnał. Zobaczymy w takie jedno miejsce. Co ty znów skażesz? Pamiętasz, że w tamtym filmie? To nie jest za tobie, rzeki. Teraz pokażę Wam zdjęcia Jackiego. Proszę u mojego brata, Bartka, nakręcimy krótki filmik o, wiecie kim, bo już dwa filmy o nim kręciliśmy, o Jackim, prawda? Jackie, to nie jest do jedzenia. Opowiedz Bartek trochę o tym psie. Ten pies jest bardzo miły, nie tylko raz. Ale tu się patrzymy do kamery. Odwróć się tak, żeby ciebie i Jackiego było widać, Bartek. Hej, Bartek, gdzie to? Zobacz, niech stoi. No a więc? Ten piesek jest miły. Można go głaskać po ogonku. Raz mnie nawet ten pies przewołuje. Zaprawdę, tak. To ile od Machiły? Machiły dobrze. Wołczenia dwóch koni na raz. Czy to jest naprawdę, Bartek? Tak. Co, rzeku? Kolejny film właśnie o tobie. A jak na przykład
się sprawuje ten rzek, czy jest grzeczny, czy ucieka, jak się go głaska, czy daje się pogłaskać, jak on się tam sprawuje, miluch. Rzeki czasem jest niegrzeczny. Ale tylko czasem, prawda? No, czasem jak tak. Go głaska po głowie, to ucieka. Po głowie. I tyle. Tak, reszta jest miły, prawda? No. Można go głaskać. Widzicie, jakie ma futerko? A jaką główkę? Nie skrasz. A i bierze mi podawać łapy, prawda, Bartek? Tak. Zaprezentuj. O łapa. Tak, tak widać, widać. Uga. No, Zeki umie podawać łapy. Dobra. Chodź. Dobry piesek. A tak jest o jedzeniu. Co on lubi jeść najbardziej? Kiełbasę. Kiełbasę! Kiełbasę. To jest taki pies, jakiej to rasy, Bartek? Wilkul. A, wilkul. Bo my zawsze z Bartkiem mówimy, że to pomarańczowe on dostał od... Kogo? Od lisa. Czarne dostał od... Wilka. Biały zachował swoje. Tak. A brązowe oczy ma. Od kogo? Od niedźwiedzia. Właśnie! To jest niedźwiedziany! O, chyba coś słyszy, bo widać, że postawił uszy. Uszy słuchę. A ile ten? Jaki ma lat, wiesz? 12 albo 13. Aha, to jeszcze Siergia chyba na świecie nie było, nawet mnie nie było, jak ten miluch był. A tak sprawdźmy, jak wygląda jego buda, co? No. To widzimy tutaj właśnie budę Rzekiego. Jest pomalowana na zielono i tu widzę takie litery. D, Ż, E, K, I. To ja pisałem cegło. Tutaj wygląda tak. Tak. O, tu jest buda, tak. I tu jest przywiązany właśnie rzeki. Chyba to trochę. Oczywiście, że ja go nie odwiązuję. To się marsz. Tu właśnie mamy jego miskę, prawda? Dzisiaj nagramy sobie taki dzień według Rzekiego, czyli taki film, jak zachowuje się rzeki. Co? Rzeku to bardzo milutki piesek, jak już pewnie wiecie. Możemy go głaskać. Proszę zobaczyć sobie. Tutaj łapki. Widzicie? Jaki grzeczny piesiu. Oj, piesek. Spróbujemy zatrąbić. I? Trzeba już o nas to cieszy. My akurat przemieszamy kersy dla herbatniki. Dla naszego psa, ale jak to się mówi, przemycamy, a więc jest to ukryte, tak żeby Rzeki tego nie widział. I nie słyszał, ale Rzeku już tu woła. Akurat nasz pies Rzeki nie zjadł jedzonka. Nie wiem dlaczego. Bartek nam pokaże, reporter Bartek, jak można zaradzić temu sposobu. Naszą tajną metodą. Rzeku, tu jest krakers, herbatnik. Tam, herbatnik. O tu, herbatnik. Wróć jeszcze jeden na portal, Bartku. Rzeki tam podaruje miskę. O, i zaszedł jej, widzicie? I jeszcze czasami wystarczy tylko powiedzieć, być kulturalnym, więc co musimy powiedzieć? Smacznego. Smacznego. Smacznego.
A teraz spróbujemy suszek. Bartek, rzuć reporter Bartku, rzuć jakieś miejsce. To znaczy, że jaki jest. Więc musimy poczekać, bo zaraz nas palnie. Będziemy robić sobie taki podgląd. Chłopy. Co robi Zeku? O, widzicie? Tam jest ona wszystko inna. Przejdziemy sobie tu. Zeku już tu jest. No. Bartek pora na krakel. Krakel. Reporter Bartku krakel. Krakel. Daj krakel. Kraku krak. A, wejku. Trzymam. Trzymamy naszego psa. Jesteśmy przemytnikami. Jaki już zaczyna wąchać? Tu? Tam? Wąchaj się! Wąchaj! Zeku, tu jest! Tu! O! Wtedy on może chalnąć. O, widzicie jak merda? Ogonem robi merdu. A on tak się ucieszy, że dostał krakersy, a raczej herbatniki. Tu. Patrzcie, Greki teraz chciał się... Greku! No. O, i się doszedł do trzeciego. On bardzo lubi takie filmy. Proszę, Benko. No co? Ja tu nic nie mam, tylko aparat. O, patrzcie na siebie. Biodę się schowała. O, widzę, jak dekuj węsy. Widzicie? Drogi. Tu jest ten pan. Deku? Tolik się uwalił. No, dodałem. Dobra, mamy. Będziemy chyba kończyć, no, prawda? Nie. Nagrywamy już dość długo, to mniej trochę. Może to nie to o jego ogonie opowiemy. Jeszcze to nie to o jakim opowiemy. Trochę. To lubi, o.